Jeżeli trzeba by było określić moc elektrolitu w oparciu tylko o wartość alfy stopnia dysocjacji, to polecam Ci podejść do tego w następujący sposób. Słaby elektrolit to taki, który dał się w wodzie pociąć na jony maksymalnie w 5%, czyli 95% pływa w probówce w postaci kompletnie niezmienionej, czyli takiej samej, jak wrzuciliśmy do probówki. Natomiast według definicji elektrolitu mocnego jest jego stopień zdysocjowania wynosi blisko 100%, czyli został on prawie że niemalże całkowicie zdysocjowany na jony. A zatem jego stopień dysocjacji będzie bliski 100%. Więc jeśli masz określić moc elektrolitu i te wartości są na przykład pomiędzy 5% a 90%, to zastanów się, do której wartości jest mu tej wartości w zadaniu bliżej. Do 5%, żeby to był słaby, czy blisko 100%, żeby to był mocny elektrolit.